Dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Asia i widzimy się w prezentacji naszego skraplata, czyli boksa inspirującego letniego. Czas leci, słuchajcie, jak szalony. Ja mam wrażenie, że całkiem niedawno pracowaliśmy nad naszą wiosenką, a tutaj już, słuchajcie, lato na u progu. Oczywiście lato dopiero w czerwcu, no ale wiadomo. Trzeba wcześniej wszystko ogarnąć, zorganizować, przygotować paczuszki, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ze mną tworzyć. Słuchajcie, ja bym chciała na początku podać wszystkie takie najważniejsze szczegóły, o których chciałabym powiedzieć, ponieważ sprawdziło mi się to też poprzednio przy prezentacji albumu, że te wszystkie ważne informacje, które chciałabym zawrzeć tutaj, będą już tutaj na począteczku, dlatego że potem gdzieś tam się gubią, ktoś o coś pyta ciągle, wiecie jak to jest. Więc pierwsza bardzo ważna informacja, można powiedzieć taka najważniejsza, że tym razem boksy inspiracyjne będziecie mogli zamówić mailowo, czyli nie będzie opcji zakupu ich przez sklep, tylko po prostu przez zgłoszenie się na maila na warsztaty@asiaszulik.pl. Ja wszystkie informacje podam jeszcze tutaj pod filmem, podam w moich social mediach, będą na plakatach. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę wrócić albo zapomni, zawsze będzie ta informacja widniała wszędzie. No, tak trochę inaczej tym razem, z różnych względów. Ja ogólnie rzecz biorąc, przyznam się szczerze, że miałam odpuścić letni boks. Z powodów bardzo takich osobistych, moich problemów, bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Natomiast powiem szczerze, że sporo osób o boksa pytało i zrobiło mi się bardzo miło. Cieszę się bardzo, że to wspólne tworzenie sprawia Wam radość. Dlatego powstał, jest boksik. Jest w bardzo ograniczonej ilości. Nie mam nic zapasowego. Słuchajcie, jeżeli boksy się wysprzedają, nie będzie już ich więcej. Zapisy jakby w sprzedaży będą one od 20 do 30 maja. Koszt boksa będzie 180 zł. W nim są wszystkie materiały, jakie będziecie potrzebować do stworzenia tych prezentowanych prac. Jedyne co, no wiadomo, coś do cięcia, coś do bigowania, do klejenia ze swojej strony musicie mieć, ale same materiały, papiery, wszystkie dodatki jak najbardziej będą w tym boksie. Tak więc od 20 do 30 maja można taki boks zakupić, pisząc maila na warsztaty@asiaszulik.pl. Ja będę starała się od razu odpisywać, ale to tak może być, wiecie, dużo. Już część boksów zeszła, ponieważ osoby wspierające i osoby też z mojej grupy inspiracyjnej na Facebooku, gdzie wspomniałam o tym, po prostu zapisały się w ciemno i te boksy już zeszły, nawet jeszcze bez prezentacji, więc bardzo Wam za to dziękuję. Takie trochę warsztaty w ciemno, jakby co by nie było. Więc tak to wygląda, kochani. Więc powtarzam raz jeszcze, boks w cenie 180 zł, dostępny jest od 20 do 30 maja i zapisy na warsztaty@asiaszulik.pl. Jest możliwość wysyłki zagranicznej i płatność PayPalem. To muszę wiedzieć wcześniej. Ja wtedy odpisuję i jak najbardziej takie rzeczy, słuchajcie, załatwiamy. Skrablato rusza 21 czerwca, plan będzie podany, wymianka na grupie oczywiście równoznaczna z tym będzie, więc słuchajcie, te najważniejsze, to co chciałam powiedzieć, to już powiedziałam. Myślę, że teraz czas na pokazanie projektów. Słuchajcie, okres letni, no wiemy dobrze, z czym tak najbardziej nam się kojarzy, z wakacjami, z końcem roku szkolnego, z uroczystościami ślubnymi, bo to chyba tak jakoś, nie wiem, kiedy myślę o lecie, to taki jest jedna z okoliczności, która najbardziej kojarzy mi się właśnie z tym taką wakacjami, to są śluby. Sama zresztą brałam ślub w sierpniu, więc jakiś coś w tym jest, słuchajcie. Więc nie mogło zabraknąć projektów ślubnych. One w zeszłym roku w skrablecie również się pojawiły. W tym roku będziemy pracować z kolekcją Lemoncraft Greenery. Przepiękna, śliczna, słuchajcie, delikatna, zwiewna, taka idealna do ślubnych projektów i takie właśnie z tej kolekcji lemonkowej powstaną. I to będą, słuchajcie, dwie prace. Zrobimy sobie je w dwa dni. Ja jakoś to spróbuję poplanować. Oczywiście wszystkie spotkania odbędą się na live. Postaram się. Jeżeli trafi to sobotę albo niedzielę, to któryś będzie nagrany, bo ja no, nie, cały weekend live, nie wiem jak to tam, nie mam teraz kalendarza przy dłoni, żeby sprawdzić sobie, bo mam posprzątane, ale uprzątnięte tutaj na warsztaty,
Będzie plan cały działania, więc większość będzie live'ów na pewno. W tym jeden projekt, tak jak poprzednio to było, jak zapowiadałam zresztą, jeżeli chodzi o plany na ten rok, jeden projekt będzie tylko i wyłącznie dla posiadaczy boksa. On nie będzie dostępny, będzie wykonywany na zamkniętej grupie na Facebooku. Potem film będzie przerzucony na YouTube'a i będzie udostępniony im link do filmu, natomiast on nie będzie dostępny publicznie. Mamy, słuchajcie, już wracam na tory, mamy dwie prace ślubne. Co to jest? Pierwsza karteczka, słuchajcie, kartka, aha, jeszcze jedna ważna rzecz, od razu na początku, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko sprzedaży tym pracom, absolutnie nic, tak samo jak albumów, tak i tych prac ze skrablata, więc możecie te prace wykonać jak najbardziej, możecie sprzedać je, więc ja nie czuję tutaj, nie mam z tym związanych żadnych obiekcji ani problemów. Słuchajcie, ja na przykład taką karteczkę w pudełku u mnie jest około 65 do 70 zł, zależy jakie kwiaty używam. Tu wszystkie kwiaty robione są przez Ewcie Lisowską, to są kwiaty foamiranowe, ręcznie robione, więc cieszę się bardzo i dziękuję Ewie, że po raz kolejny zgodziła się wykonać kwiaty, projekty pod mój boks inspiracyjny. Jest karteczka, słuchajcie, w pudełku z okienkiem. Chciałam, żeby to był taki zestaw, fajny komplecik, żeby to fajnie ze sobą grało, więc mamy kartkę w pudełeczku. Jest okienko, fajnie widać, co się dzieje w środku. Jest też ozdobione. Ach, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Są napisy, zaraz też właśnie, bo mi się o napisach przypomniało. No i jest karteczka z taką bogatą kompozycją, z tutaj wykorzystaniem elementów do wycinania, też właśnie z greenery. Są foamiranowe kwiaty, jest koroneczka, jest baza, są, wiecie, wszystkie podbicia, tekturki, to wszystko będzie w zestawie dla Was jakby zapewnione. Więc jest karteczka. I drugi projekt, który przyszedł mi do głowy, to jest takie ślubne pudełko wspomnień, czyli pudełeczko, w którym będzie można umieścić sobie zdjęcia, takie fotomaty, czyli takie pudełko na, nie powiedziałabym album, bo to nie jest album absolutnie, ale takie pudełko na fotokarty, ale już takie gotowe właśnie z okienkiem, z młodą parą. Tu można sobie, słuchajcie, dowolny tekst potem napisać, czy to dziękujemy za przybycie, czy dziękujemy dziadku, babciu. Można, wiecie, po ślubie takie upominki sprezentować. Ja tu mówię bardziej jako pomysł też. A w środku to potem będziemy szaleć. Słuchajcie, zobaczymy, co nam tam przyniesie los, będziemy działać. Ja tu porobiłam takie przykładowe karty. Można zrobić książeczki otwierane, gdzie książeczka na przykład na zewnątrz będzie ozdobiona, okładeczka, a w środku będzie tylko wyklejona albo pusta. To są maty na zdjęcia 13x18 i tu już są z dekoracjami, ale ja teraz właśnie jak robiłam zdjęcia, to pomyślałam o takich jakby książeczkach do tego, czyli zamykanych do tych pudełeczek, że każdą się będzie otwierało i na okładce będzie ozdobiona, a w środku będzie prosta. Tu oczywiście jest to zrobione, czekajcie, nie mam tutaj dużej maty 13x18, ale jest to zrobione tak, że będzie można sobie tu zdjęcie wsunąć do środka. Ja postanowiłam tym razem, słuchajcie, nie rozsyłać nic do chlapań. Ja parę razy, no i ostatnia, znaczy ostatnia, no będziemy sobie robić, więc ja tak tutaj przykładowo, słuchajcie, zrobiłam, będziemy sobie tworzyć, bo przy ostatnim dostałam z kilka maili, że nie trzeba dołączać tego, jak to się mówi, no do chlapań, tego pojemniczka z tym, bo większość z Was ma, nie każdy lubi i ja uznałam, że to będzie taki produkt, jak jeżeli ktoś będzie chciał, to jeżeli ktoś lubi, to z pewnością te chlapania też u siebie ma, więc tak powiem, uznałam, że w tym pudełku nie będzie, zresztą tu chyba mam tylko na jednej pracy chlapania, tak patrzę teraz, albo na dwóch, nie wiem. Także mamy taki zestaw ślubny, czyli jest pudełko, pudełko na zdjęcia. Tu ja w czasie tworzenia sobie też pomyślałam, żeby to ugryźć inaczej, czyli zrobić te książeczki, więc myślę, że tutaj posunę się i zrobimy te książeczki razem do tego. I jest kartka kompletna, w komplecie ślubna i one właśnie są przeznaczone do tej kolekcji Greenery, czyli nasze skrablato i pierwsze prace, które tutaj dzisiaj Wam pokazuję, to jest zestaw taki komplet ślubny. No i kochani, kolejna kolekcja, kolejna firma i kolejne prace wykonamy z kolekcji Dear Love z piątku 13. To jest kolekcja nie z tych najnowszych, ta nieco starsza, ale ona mi bardzo utkwiła w pamięci, słuchajcie, i
Bardzo chciałam, żeby ona w tym skrablecie się znalazła, bo bardzo spasowała mi do projektów, które chciałam wykonać i cieszę się, że udało się jeszcze zdobyć tej kolekcji na tyle, żeby to skrablato, słuchajcie, te projekty na skrablato wykonać. Kolekcja jest bardzo soczysta, bardzo taka, przepraszam, zahaczyłam sobie o telefon, soczysta, intensywna, bo telefon jak zwykle u mnie pod ładowarką, więc cieszę się, że będziemy, słuchajcie, sobie z nią tutaj pracowali, a z kolekcji tej powstanie. Powstaną dwie prace. Jedna z nich związana jest z zakończeniem roku szkolnego, słuchajcie. I uciekł mi gdzieś napis. Ale zobaczcie, ja tutaj przygotowałam. Takie napisy też dostaniecie w zestawie z tym... W tym zestawiku po prostu w środku wydrukowane i powinnam. I dołączę je też do... Dziękuję Pani, może o tu. I dołączę je też do, jako w formie po prostu PDF-u, że będzie można sobie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę wykonać, wydrukować taki napis, jeżeli taką potrzebę będzie ktoś miał w przyszłości. Takie napisy, myślę, się przydadzą zawsze. Więc już tutaj szybciutko, słuchajcie, napis dociepnę. O, może źle docięłam sobie, bo tam jest, ale... Takie napisiki tutaj będą gotowe. No tak akurat tu przyłożyłam, więc taki zestaw napisów też ode mnie do Was poleci w formie wydrukowanej, czyli gotowej. Na te wszystkie okoliczności, które tu są, mimo że na przykład w Greenery są napisy komunijne, na chrzest, na ślub i tak dalej, bo te pudełka możecie na każdą okoliczność sobie wykorzystać. Tu wystarczy, słuchajcie, dodać czy dziecko komunijne, czy świeczusie, czy coś, można na chrzest, na komunię i tak dalej, czy na jubileusz małżeństwa, jak najbardziej. Ale jednak jeszcze pomyślałam o tym, żeby takie napisy Wam ślubne tutaj umieścić, żeby to były napisy przeznaczone właśnie do naszego letniego boksa. Są też napisy przeznaczone na zakończenie roku szkolnego dla nauczycieli, dla pani, dla pana. Jest to, myślę, że tak tutaj poukładane, że można napisać dziękuję za zaangażowanie i różne napisy sobie połączyć. No i kolejna rzecz taka wakacyjna, ale to za chwileczkę do niej przejdę, nie będę wyprzedzać. No i tutaj mamy, słuchajcie, akurat czekoladownik. Czekoladownik, tu sobie będziemy robili potem jeszcze jakiegoś tagusia na życzenia. Taki czekoladownik dla Pani stworzymy, też z kwiatami, słuchajcie, ręcznie robionymi przez Ewcie Lisowską. Trochę mi to odskakuje, bo to nie jest przyklejone, ale nie chcę, żeby mi to wypadło, więc gdzieś go tutaj wsunę, łobuza, żeby mi nie uciekło. Kwiaty wykonane przez Ewcie Lisowską, bardzo delikatne, pięknie się tutaj skomponowały z tą kolekcją, zresztą Ewa wszystkie kwiaty wykonywała pod właśnie tego letniego boksa. Zostaną nam jeszcze papiery, zastanawiałam się jeszcze nad kartkami. I myślę sobie, że może jeszcze ugryziemy temat kartki albo dla Pana, albo po prostu kartki takiej, którą będziecie mogli przeznaczyć 3 do... Właśnie te na zakończenie roku, czy po prostu na jakąś inną okazję, okoliczność, bo te napisy tam spokojnie się dostosują na to, co będziecie mieć ochotę. Więc tak on wygląda. Jeżeli nie lubicie czekoladowników, można wykorzystać go i wykonać w formie kartki i tym podobne kompozycje jak najbardziej tutaj. Bardzo fajne są te elementy, bardzo mi się fajnie z nią pracowało, już nie mogę się doczekać, słuchajcie. I kolejny projekt, nad którym kombinowałam, bo tak przyszedł mi do głowy. A przyszedł mi do głowy dlatego, że ja chyba sama też go potrzebuję, ponieważ mój ostatni wieszaczek na klucze, który miałam w domu, no się po prostu dokończył żywota i mój mąż, wiecie jak to mąż, nie musisz mi powtarzać co roku przecież, jak powiedziałam, że zrobię, to zrobię, także dalej nie mam wieszaczka na klucze i pomyślałam, że zrobimy wieszaczek na klucze. Jest zrobione we współpracy z fabryką Weny, dostaniecie bazę wieszaczka, będą już nawiertane wszystkie dziurki, będą też takie haczyki do zamontowania, więc będziemy robić wieszaczek. Są kwiaty Ewci Lisowskiej, pięknie się tutaj wkomponowały i cała kompozycja będzie można sobie, słuchajcie, powiesić. Bardzo się cieszę z tego projektu. Ja już się nie mogłam doczekać, słuchajcie, już uradowana jestem bardzo, bo zaraz sobie potem powieszę w kuchni na klucze, których wiecznie gdzieś szukam. Także wieszaczek na klucze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że ten pomysł wykorzystacie też u siebie, może na inne projekty.
Takie wiecie co, myślę sobie, że fajne nawet do powieszenia w pracowni skrapowej. Ja już tu wieszałam taśmy i nożyczki i fajnie utrzymało, więc ja bardzo, bardzo się z tych dwóch projektów cieszę. I raz jeszcze przypominam, będzie z nami Dear Love z piątku 13. No i co? Mamy cztery. Został nam kolejny, ostatni projekt, który będzie przygotowany z boksowiczami, czyli z osobami, które posiadają boksa na zamkniętej grupie na Facebooku. A co to będzie, kochani? No i mamy naszego kolejnego gościa, czyli Mintai Papers i kolekcję Please We Go. Nie może się obyć żadna zabawa, może żaden boks inspiracyjny, żeby nie przemycić największej miłości mojej, którą pielęgnuję tutaj od lat, jeżeli chodzi o scrapbooking, a jest to oczywiście albumik, słuchajcie. Więc Mintajowa kolekcja, przepiękna. Ja jestem nią zachwycona, słuchajcie, choć ja jestem taka ciężka, jeżeli chodzi o Mintaję i dobrze o tym wiecie, to jak zobaczyłam, to myślałam, że oszaleję. Słuchajcie, jest przecudowna i fajnie się tutaj w albumik wkomponuje, więc... Z tą kolekcją będziemy pracować w albumiku, takim mini fotoalbumiku wakacyjnym. Ja bardzo chciałam, żeby on miał taką formę jakby walizeczki, plecaczka, czegoś takiego, wiecie, co kojarzy nam się trochę tak, wiecie, z wakacjami, z jakąś podróżą. Nie chciałam zbytnio przesadzać, robić jakichś skomplikowanych elementów, żeby to był taki albumik łatwo przechowywalny. Nic, żeby tam jakoś bardzo mocno nie zahaczała, więc mamy tu takie jakby szeleczki do zapinania, jeżeli tak to mogę nazwać, bo on się otwiera, jest dosyć, zobaczcie, mocno tutaj rozbudowany i taki dosyć grubiutki, ale chciałam, żeby też był praktyczny, żeby nie przeszkadzał. Stąd też, mimo że Ewa przygotowała, słuchajcie, tyle cudowności, z których miałam tu sobie powybierać, wiecie, jakieś kwiaty, spójrzcie, no piękne, piękności Ewy. Boże, jakie to są jeszcze śliczne też. Może tutaj mógłby być jeszcze jeden. Są piękne, na pewno będą na kanale gościć. To postanowiłam, że nie będzie żadnych kwiatów tutaj, żeby ta była powierzchnia taka płaściutka, żeby tu nic nie zahaczało. Jest to owszem na przestrzennym, na takim 3D wykonane, ale też nie jest to jakoś tak bardzo, myślę, mocno przestrzenne, że spokojnie można sobie gdzieś to na półeczkę włożyć. I mamy albumik, który wykonamy, słuchajcie, na zamkniętej grupie na Facebooku, raz jeszcze powtarzam, dla posiadaczy boksa. Stworzymy go wspólnie na live, zobaczymy jak to pójdzie, bo troszkę on tak, no na pewno na jednym dniu nie skończymy. Zrobimy go sobie na tej zamkniętej grupie. Jeśli ktoś Facebooka, słuchajcie, nie posiada, ten film będzie zapisany, on będzie przebukowany na YouTube'a i osoby, które na przykład Facebooka nie mają, dostaną dostęp do tego albumiku, więc nie martwcie się. No i co? Otwieramy go. Tutaj na dole, ja sobie tylko zerknę, czy nie tutaj będzie widać. O, widać mnie fajnie, myślę, że nie będzie problemu. Jest, słuchajcie, kompozycja, żeby to ładnie i mamy połączenie papieru, więc fajnie też to wyszło. I jest kieszeń, no na dużą ilość zdjęć, myślę, że tu sporo tych zdjęć do tej kieszonki się zmieści i fajne wspomnienia. Słuchajcie, choćby na przykład wybierając się w jakieś jedno miejsce z niego, mieć tutaj zdjęcia w jakieś inne, zrobić sobie osobne i nazwać sobie tytułami, nie wiem, Włochy, Grecja i tak dalej. I taka fikuśna, fajna książeczka. Bardzo mi się podoba. Takie maleństwo fajne, można tam albo sobie wkleić takie mniejsze zdjęcie, albo... bo to jest tutaj takie jaśniutkie i te napisy, no wiadomo, można wkleić jeszcze karteczkę taką bazową, albo białą, albo kraftową i sobie tutaj coś pozapisywać. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zauroczona tą książeczką, taka malutka, słodka, fajna. I widzicie też tu zapewne mój nowy nabytek, ten dziurkacz, o którym ja już myślałam o nim dosyć dawno. I tu akurat w tym podróżniczym świetnie mi się sprawdził i to mnie skusiło, żeby sobie go zakupić. No i otwieramy, słuchajcie, nasz albumik do środka i tutaj jest, tu są takie kieszenie boczne. Mamy też tu tagi, żeby sobie zapisać jakieś informacje, coś, co chcielibyśmy tutaj, wiecie, zachować. I ja teraz jeszcze sobie tak myślę i ja wydaje mi się, że będziemy to robić razem, że tu zrobię jeszcze jedną klapkę, czyli że to nam zamknie jeszcze na jednej macie, żeby tu jeszcze więcej miejsca na zdjęcia było. Ja tak, wiecie, zaplanowałam sobie projekt, a potem już robiąc go, mówię, kurczę, no mogłam zrobić jeszcze jedno, coś od góry,
I to mi się zamknie, a jeszcze będzie miejsce na zdjęcia, więc my go jeszcze rozbudujemy bardziej z pewnością podczas tego live'a, bo tam papiery jeszcze zostały. No i mamy na 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja myślę, że ten album zmieści około 30 zdjęć spokojnie. Jak jeszcze dorobimy tam od góry, to z 40 zdjęć spokojnie wejdzie do takiego albumiku. No i tu jeszcze jest schowana na dole kieszeń, gdzie można... Tu są te karty powycinane z tej kolekcji. I potem przyszło mi to właśnie do głowy, że tu mogła być od góry jeszcze, wiecie, jedna taka warstwa, bo tu są szerokie te ścianki, a tutaj są kieszenie, więc spokojnie by się to zmieściło i dopiero zamykane to na tą książeczkę. I myślę, że z pewnością to zrobimy na tym naszym live'ie, bo tak jak mówię, no, pomysł jest fajny, a przyszedł mi dopiero później, jak już miałam projekt zrobiony i... No i myślę sobie, czemu nie, więc będzie jeszcze taka niespodzianka, będziemy coś więcej robić na tym live'ie. Tu są porobione takie fajne tagi, takie, wiecie, opaski do zanotowania sobie jakichś fajnych wspomnień, więc myślę, że albo planu podróży gdzieś tam, gdzie się było, co się planowało, więc myślę, że będziemy się fajnie bawić, tak jak mówiłam, jeszcze sobie tutaj dorobimy to. Także słuchajcie, ostatni projekt to jest taki fotoalbumik wakacyjny, więc mamy tradycyjnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć naszych projektów. Tym razem nie jest jakoś tak bardzo wszystko pastelowe, ale mamy bardzo mocne urozmaicenie, czyli mamy ślub, mamy zakończenie roku szkolnego, mamy wakacje, no i mamy coś też dla siebie. Pomyślałam o czymś dla siebie, tak najbardziej dla mnie. I się śmieję. No i tu mam chlapania, widzicie, i tu o tym wieszaczku, który po głowie krążył mi już bardzo dawno i cieszę się bardzo, że go zrealizowałam. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba i praca będzie bardzo przyjemna. No i co, kochani? No nic, no cieszę się bardzo, że Scrap Lato po raz kolejny będzie gościć też w Waszych domach osób, które się zdecydują na boksika. Raz jeszcze powtarzam, boksik w kwocie 180 zł. Od 20 do 30 maja można zapisać się na warsztaty @asiaszulik.pl. Tym razem nie przez sklep, ale po prostu mailowo. I ja wtedy odeślę wszystkie informacje. Jest możliwość płatności PayPalem, wysyłki za granicę, więc jeżeli ktoś tylko ma ochotę, kochani, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Ale by poleciała muzyka teraz. Mamy trzy kolekcje. Jest to Greenery, jest to Dear Love i jest to Place We Go. Mintaj, piątek 13, Lemoncraft. Z tymi trzema kolekcjami będziemy, słuchajcie, pracowali. Papiery jeszcze zostaną. Tutaj planuję jeszcze jakieś karteczki na żywo zrobić z Wami. Tu sobie dorobimy jeszcze tę klapeczkę na pewno, bo tutaj nie zostawię tego tak z pewnością, więc no cóż, no pozostaje mi bardzo się cieszyć, że jesteście, że troszeczkę mnie też popędziliście do tego skrablata, bo ja byłam już w 90% przekonana, że tego skrablata nie będzie tym razem. Ale może praca, słuchajcie, trochę odgoni myśli różne i jak człowiek zajmuje się czymś, co kocha, to jakoś wszystko łatwiej przychodzi. Więc cieszę się z całego serca, że widzimy się znów na skrablacie. Zaczynać będziemy 21 czerwca, czyli pierwszego dnia lata. No i będzie też wymianka na grupie. Czekajcie, bo zauważyłam przecież mój najpiękniejszy kalendarz świata. Za kwiatkiem. Maj, czerwiec. 21 to jest środa, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Akurat trafi weekend do niedzieli. Ja się zastanowię, bo to jest koniec roku szkolnego, 21, drugi, trzeci, więc z pewnością będzie tak, że te trzy prace, albo się umówię po prostu jakimś potem innym terminie na ten albumik, na live, a te trzy prace będą po prostu na YouTubie na live, czyli w środę, w czwartek i w piątek, a jeden film w sobotę puszczę nagrany już, który będzie gotowy, nagrany, że tak powiem. Na pewno pierwszy będziemy robić 21, ten czekoladownik, żeby był on na zakończenie roku, bo 23 jest zakończenie roku szkolnego, więc tak fajnie się akurat zmieścimy, że ten czekoladownik sobie wykonamy. Jeszcze ewentualnie jakieś karteczki fajne, bo tych elementów do wycinania jest tam mnóstwo, słuchajcie. Jedyne co, no kwiaty będą tylko do czekoladownika, ale myślę, że każdy sobie tam znajdzie, jakbyśmy jakieś dodatkowe projekty jeszcze robili. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, ale chcę, żeby sporo tych prac powstało. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Cieszę się
Raz jeszcze bardzo za wszystko Wam dziękuję, za to, że jesteście, za to, że mnie mobilizujecie, bo naprawdę Wasza obecność to jest taki motor do działania, że to jest aż niewyobrażalne. Ewcia Kwiatuszki już, słuchajcie, kręci, robi, gniecie, barwi, tworzy dla Was. Ewiniu, jeszcze raz Tobie też bardzo dziękuję z tego miejsca. No te są przeurocze. One tak tutaj pasują do tej kolekcji z piątku 13, że ja się nie mogę napatrzeć. Zresztą te też są urocze. Przepiękne są. Słuchajcie, tutaj są jeszcze reszta kwiatów. Może ja jeszcze coś z tego tutaj wykorzystam do skrap jesieni. Bo tutaj takie piękne bordowe. Coś wymyślimy. Zobaczcie, jakie te są śliczne. Więc bardzo polecam. Ewci kwiaty to jest coś cudownego. Będę myślała właśnie też nad skrap jesienią, to może tutaj zasięgnę do tego pudełka, żeby już Ewę nie obciążać, bo Ewa za każdym razem pod kolekcję coś tworzy, więc no, tak to wygląda. Ale cieszę się, że możemy wspólnie tworzyć i zapraszam Was jeszcze raz. Boksów jest bardzo ograniczona ilość. Nie będzie więcej ich, tylko tyle. Już część, tak jak mówiłam, zeszła mi, więc na warsztaty @asiaszulix.pl od 20 do 30 maja bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja w ogóle patrzę, czy my dzisiaj mamy 20, ale chyba tak, nie? Chyba mamy 20, tak, mamy 20. Życzę Wam cudownego, wspaniałego weekendu, odpocznijcie, odsapnijcie, zregenerujcie się i co? Moi drodzy, my widzimy się w poniedziałek, na inspirujących poniedziałkach. Będzie film, już mogę powiedzieć, że będzie filmik gadany z inspiracji, którą wykonałam dla Lemoncraft. To będzie kartka ślubna, więc też już Was bardzo serdecznie zapraszam. Na dzisiaj pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.